Dobrze, witam serdecznie z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli chcemy zacząć badania w programie Boeing, to musimy złożyć sobie komputer. To jest program raczej menadżer kont i zarządzania całymi procesami. O, jak widać, liczy się kolejny projekt. Pozostało 7 dni. Niech sobie liczy. I o co tu chodzi? Odpalimy sobie przeglądarkę. Oglądałem z masło retro komputer. Fajne, fajne. Ale... Google. Tak, zaakceptuj wszystko. A, właśnie. Boeing. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing. Niekomercyjne rozwiązane z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu SETI Home, aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI Home. No, najlepiej w Wikipedii skorzystać. No i tu mamy podstawy działania. Oprogramy Boeing dzieli się na oprogramowanie pracujące po stronie serwera projektu oraz na oprogramowanie uruchamiane przez wolontariuszy, czyli mnie na przykład, na swoich komputerach domowych. Do najważniejszych aplikacji pracujących po stronie serwera należy Scheduler, serwer harmonogramów. Zajmuje się on dystrybucją fragmentów danych do obliczeń pomiędzy komputery uczestników projektu. W samym działaniu Scheduler uwzględnia m.in. możliwości komputerów uczestników, moc obliczeniowa, ilość pamięci RAM oraz średni czas w ciągu doby, jaki komputery te przeznaczają na pracę z Boeing. W ten sposób unika się nadmiernego obciążenia słabych komputerów oraz pozwala się na pełniejsze wykorzystywanie mocy maszyn. No trochę tego jest, słuchajcie, to nie jest byle co. Jeśli na komputerze otrzymującym dane do przetwarzania nie zostało jeszcze zainstalowana aplikacja mająca je przetwarzać, jest ona również przesyłana do uczestnika projektu. W ramach jednego projektu może funkcjonować wiele aplikacji, a wysyłane dane mogą być przeznaczone do do którejkolwiek z nich. Gdy na komputerze uczestnika znajdą się zarówno dane do przetwarzania, jak i odpowiednia aplikacja, rozpoczyna się przetwarzanie danych. Czyli tu, jak u mnie, zadanie. Mamy obecnie Radioactive Małpa Home, który się przetwarza cały czas. Czas przetwarzania jednej porcji danych jest różny w zależności od projektu. Waha się od kilkunastu sekund do kilkuset godzin. Dzięki okresowemu zapisywaniu wykonanej pracy obliczenia mogą odbywać się w jednym nieprzerwanym ciągu, lecz mogą być zapisywane, gdy zachodzi potrzeba
przeznaczenie mocy obliczeniowej na inne zadania lub po prostu wyłączenie komputera. Na jednym komputerze mogą znajdować się jednocześnie dane i aplikacje wielu projektów platformy Boeing, lecz w danym momencie przetwarzana jest tylko jedna porcja danych na jednostkę CPU, procesy wielordzeniowe i procesy wyposażone w technologię HT. Mogą przetwarzać jednocześnie dwie lub więcej porcji danych adekwatnie do liczby rdzeni czy wątków. Wyjątkiem są jednostki projektu Deep Space, które nie wykorzystują mocy CPU, lecz międzywagę, wysyłając odpowiednie porcje danych poprzez połączenie internetowe. Jednostki te projektu mogą być przeznaczone do równoległej jednostkami pozostałych do projektów, ale ich liczba nie zależy od rodzaju czy ilości procesorów. Przydzielona jest jedna jednostka na jedno połączenie. Jeśli komputer jest przyłączony do więcej niż jednego projektu, czas procesora jest przydzielony aplikacjom po kolei zgodnie z ustalonymi przez uczestnika przydziałami do poszczególnych projektów. No i wiecie, tutaj ogólnie podlinkuję wam to. To macie rozpisane to naprawdę solidnie. Ale o co głównie chodzi? Zaraz przejdziemy dalej. Chodzi głównie o to, że w opcjach mamy preferencje przetwarzania i ja u siebie limit zużycia. Limit zużycia procesora ustawiłem na 20%. Przykładowo 75% oznacza użycie 6 rdzeni i 8 6 rdzeni z 8-rdzeniowego procesora, więc ja ustawiłem na 20%, więc u mnie to wystarczy 100% czasu procesora i ustawiłem to tak, że jeżeli wstrzymaj pracę, gdy komputer jest w użyciu, żeby po prostu nie obciążać komputera za bardzo. O to chodzi. No. Ja u siebie mam to tak ustawione. Przeznaczyłem na projekty 100 GB, więc ja uważam, że to wystarczy. Tu nic nie zmieniałem. Więc cały czas się robi, przetwarza. Dobrze. I teraz przejdźmy może do budowy komputera pod projekty Boeing. Bo to jest bardzo ciekawe. Zacznijmy, no może nie od tego, bo to jest ten. Płyta główna, jaką mogę polecić do tego projektu, to jest MSI B550 Pro. Chodzi głównie, żebyście mieli dwa sloty na karty rozszerzeń. Zaraz przejdę do tych kart rozszerzeń, o co mi chodzi. Płyta jest odpowiednia do tego. Nie będę się wywodził nad technologiami, które są w tej płycie, ale ja uważam, że jest odpowiednia do tego typu zastosowań. Najważniejsze, co nas interesuje, chipset AMD, socket AM4 i AMD Ryzen. I tyle. Jedziemy dalej. Do projektów Boeing najlepiej użyć Inteli z wbudowaną grafiką, albo na przykład jak tutaj będzie AMD Ryzen 5 5600G z zintegrowaną grafiką. A dlaczego? To zaraz się przekonacie. Nie będę się rozwodził nad tym, co ten procesor posiada, czego nie posiada. Nam zależy tylko na tym, na wbudowanym układzie graficznym. A dlaczego? To zaraz się przekonacie. I on ma niezłe moce przerobowe. I dlatego będzie nam potrzebny zintegrowany układ graficzny, bo kupujemy takie dwa akceleratory. I wrzucamy jeden tutaj w ten slot, drugi wrzucamy tutaj. I te akceleratory graficzne Tesla
Tesla C870 działają jak drugi procesor CPU. One wspomagają te obliczenia tych danych i one są przetwarzane jeszcze szybciej. Dalej, pamięć RAM. Good RAM 32 GB. Do takich projektów ilość pamięci RAM i jakość tych pamięci jest odpowiednia. Ja uważam, że te pamięci w zupełności do projektu Boeing wystarczą. No i jeszcze obsługują XMP. No to jeszcze lepiej. Dysk na system operacyjny. Oczywiście to będzie Linux, bo ja tylko pracuję na Linuxie. Good RAM 2 TB. Powiem Wam tak. Odczyt, zapis są wystarczające. Do tego, co tu będzie robione, to nie potrzeba jakichś Samsungów, Lexarów, nie wiem, czego tam sobie nie wymyślicie. Zasilacz do tego projektu Sesonic G12 750W 80 Plus Gold. Jak dla mnie ten zasilacz wystarczy do tego reaktora. No i obudowa do tego komputera Silver Monkey X Kofer. Wystarczająca obudowa mieści płyty ATX i tak dalej. No. No i ostatnie. I ostatnie to, co kocham. Linux Mint Lambda 6. Czyli system operacyjny oparty o Debiana 12 Bookworm, ale gdzie karoserią i maską jest Mint. I właśnie zobaczcie. Teraz sobie możemy zminimalizować. I właśnie chciałem Wam o tym powiedzieć. Że tu właśnie mamy Lambda 6 i mamy właśnie tutaj Ryzena 8-rdzeniowego 5700G i to jest właśnie karta graficzna tego Ryzena Radeon Vega 8. No i tu jest moja karta RX 580. 8 GB, XFX, OC, Edition i tak dalej. I powiem tak, do badań naukowych Boeing, może Wam pokażę widok uproszczony, bo to będzie fajniejsze. Tak wygląda ta aplikacja. Możemy sobie zmienić skórki nawet na domyśloną. O, tak to standardowo wygląda. I cały czas Wam zadania idą. Macie tu różne projekty. O. Ja przetwarzam obecnie polskie projekty. Radioactive Home, Universe Home. Ja uważam, że to wystarczy w zupełności, żeby pchnąć polską naukę do przodu. Jeżeli chcecie się bawić w tego typu zabawę, to ja uważam, że to, co ja pokazałem, to Wam w zupełności wystarczy. Możecie do tego typu obliczeń użyć stacji roboczej, na przykład HPZ600, tak jak ja mam. Ale ja uważam po prostu, że taka konfiguracja sprzętowa, którą ja pokazałem, w zupełności wystarczy do tego zastosowania. Oczywiście możecie przetwarzać te badania na Windowsie, tylko Windows strasznie ogranicza możliwości sprzętu. Ja tutaj pokazałem, że mój sprzęt zasuwa na top, tip-top i to widać. Nawet teraz, gdy chodzi o OBS, dalej jest przetwarzanie. Więc to tylko pokazuje, że mój komputer jest super potężny i se radzi z tym spokojnie. A obecnie zużywam 7 GB 49 RAM-u. Z 27 GB, bo tam wiecie, plus minus macie przyznaną tą na wbudowaną kartę graficzną w procesor. Więc ja uważam, że
To, co przedstawiłem dzisiaj, to jest świetna propozycja, jeżeli chcecie podjąć się badań naukowych jako wolontariusz i pchnąć naukę w dobrym kierunku. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.